Czekałam się, tylko dowiedziałam, że strzelanina w szkole w Brześciu numer 1 w Brześciu Kujawskim. Dostaję telefony od rodziców, którzy pytają się teraz, jak dzieci nasze autokar, czy one wyjechały, czy zdążyły, bo jestem w trójce klasowej, więc przyjechałam sama zobaczyć, co się tutaj dzieje. No i to tyle, co mogę panu powiedzieć. Tutaj rodzice mówili, że to nie pierwsza sytuacja? To powtarzał się to jest... Ja nie powiem panu, czy to jest pierwsza sytuacja. Nie, ja nie słyszałam nigdy o sytuacji, żeby tutaj coś się działo z bronią. W zeszłym roku, jeżeli panu chodzi o to, to moja córka była goniona przez właśnie, podejrzewam tegoż człowieka, no, z nożami biegał, był w kominiarce i gonił uczniów, dzieci 1 lipca zeszłego roku. Ale to wiadomo, czy to była ta sama osoba, bo tutaj... Ale czy ja mogę wiedzieć? Ja się pytam. Ja się po prostu zapytałam, czy to jest... Wtedy wiem, że gonił moją córkę, więc ja też chciałabym takiej informacji uzyskać, czy to jest ta sama osoba, tak? A to jest osoba znana tutaj w środowisku, osoba, która wyszła z zakładu karnego? Zakładu karnego nie wiem, ja wiem, że prawdopodobnie był leczony psychiatrycznie, więc... To tyle, co ja wiem, tak? Uczył się w tej szkole? Tak, to jest absolwent tej szkoły. Oczywiście, że to jest absolwent tej szkoły, zresztą niedaleko mieszka, tak? Czyli od zeszłego roku, w lipcu, jak zrobił tutaj, przed na teren Orlika, tak? I zaczął dzieci gonić. Teraz mamy sytuację, kiedy przyjechał sobie na teren szkoły, bo jako absolwent, no ma prawo wejść, prawda? No a zrobił, co zrobił, prawda? Czyli mierzył się z tym zamiarem. Nosił się widocznie od zeszłego roku, w nim to było, żeby kogoś, zaszkodzić komuś, tak? Zrobić nieszczęście. Szkoda, że policja nie działała wtedy od razu, że mogła coś zareagować w zeszłym roku, w 2018 roku w lipcu, prawda, po zgłoszeniu, jakie miało miejsce, że tutaj była, bo była policja, było pogotowie. Ja nie oskarżam, ja się pytam, a jeżeli to jest ta sama osoba, to pytam się w tym momencie, że policja miała zgłoszenie w zeszłym roku i ta osoba sobie chodziła na wolności, moja córka mijała się w zeszłym tygodniu z nim i boi się go. I nie jest nic zrobione, jest tylko jedno pytanie, czy osoby, które naprawdę są chore psychiatrycznie, zagrażają otoczeniu, czy nie ma odpowiednich placówek, żeby one zostały zamknięte w tych placówkach, uiszczone i podjęte odpowiednim leczeniem, a my zwykli mieszkańcy powinniśmy się czuć bezpiecznie, prawda? Są odpowiednie placówki od tego, jest zakład psychiatryczny zamknięty, można taką osobę dać i nakazać leczenia i w tym momencie robimy ochronę dla pozostałych mieszkańców miasta, tak? Nie tylko. Policjanci jeszcze chodzili po lasach i zabierali pozostałych uczniów. No tak jak do nas, no to akurat pogotowie, ratownicy weszli, no i pomagali nam. Mikołaj. Na czym polegała ta twoja pierwsza? No nie wiem, pomogłam po prostu pani, tak? A wiecie, że dziewczynka trafiła do szpitala? Tak, to nie było jakoś przemyślane, po prostu doszłam i pomagałam, tak? Uciskałam, dałam opatrunki, no i petardy. To na tyle było, tak? Dzwoniła kojarzysz tego chłopaka? Po numer telefonów. Tego Marka? Raczej nie wiem, się tu kręcił, tak? I była pomagałam. Sytuacja. A on nie chodził do szkoły podstawowej? Chodził, tutaj, chodził nie, do nas. To jest absolwent naszej szkoły. Absolwent nasz, tak. Ale to na przykład, nie wiecie, że coś miał, nie wiem, nadużywał narkotyków, czy... Wie pan, problemy psychiczne. Problemy miał, ale rok do tyłu, w lipcu? To wiemy. To wiemy. No, nie wiem, myślicie, że my dziennikarze powinniśmy zapytać władz, jak to było możliwe, że on tutaj z maczetą atakował 1 lipca i kurde, no raczej teraz... nie powinno do czegoś takiego dojść, tak?